bardzo serdecznie już w drugim vlogmasku. Dzisiaj zaczniemy sobie od rozpakowywania kalendarzy. Także może na pierwszy ogień dzisiaj sobie weźmiemy kalendarz od naszej Wicki, a właściwie Widzek. Były ich aż trzy, także zaczniemy sobie szukać dwójeczki. O kurczę, czy to będzie takie proste? O, jest dwójeczka. Otwieramy i zaglądamy, co tutaj mamy. Jest to, uwaga, proszę Państwa, herbatka owocowa o smaku ananasowym z dziką różą. Bardzo dziękuję. My uwielbiamy razem z Kasią zresztą herbatki. Chyba Kasia jest większym łasuchem na herbatki niż ja, ale zawsze jak ona pije, to ja sobie też robię tak, że bardzo dziękujemy, na pewno spróbujemy i zobaczymy, czy jest pyszna. W ogóle zmieniłam trochę oświetlenie, żeby było bardziej klimatycznie. Dajcie znać, czy jest lepiej, czy gorzej. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Także przejdźmy sobie teraz do kalendarza kolejnego, może Dr. Horse. Tutaj już widzę dwójeczkę i zobaczmy, co tutaj się skrywa. Rozwiążmy to sobie ładnie, może papier zostanie, wiecie, jeszcze na jakieś inne prezenty, chociaż wątpię. Dobra. Okej, i uwaga, uwaga, tym razem mamy... O, mój ulubiony czyściak, proszę Państwa. Uwielbiam go do skórzonego sprzętu, wszystko nim po prostu czyszczę. Także u nas to schodzi naprawdę w ogromnych ilościach. Bardzo uwielbiam ten produkt, uwielbiam nim czyścić, także jeżeli chcecie szybko i łatwo wyczyścić siodło, ogłowie, oficerki, czapsy, tyblety, cokolwiek, no to właśnie ten czyścioch robi naprawdę giga robotę. Ja jeszcze nim czyszczę na przykład ochraniacze przed zawodami i tym podobne rzeczy, także super się sprawdza, także czyściocha nigdy za wiele. Przejdźmy sobie teraz do kalendarza z Horstaka, łapię pierwszą torbę, która była na wierzchu i otwieramy. Uwaga, uwaga, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde. Co to jest? A, o kurde! Kozacko, słuchajcie, to jest popręg. O, ja cię kręcę, słuchajcie. To jest nowy popręg dla pokuśka z fartuchem. O kurde, już otwieram. Ale w tych kalendarzach, słuchajcie, już jest naprawdę grubo. Czekajcie, chcę jakoś to ładnie otworzyć, ale chyba się nie da. W tym roku Horstak naprawdę zaskakuje. Jestem w ogromnym szoku, bo w pierwszym okienku wczoraj mieliśmy mega przepiękny kadar z Eskadrona, a tym razem, słuchajcie, mamy popręg. Kumacie, popręg z fartuchem. Ja potrzebowałam takiego popręgu z fartuchem. Wydaje mi się, że będzie trochę lepiej trzymać i siodło, i wszystko podczas skoku. No i oczywiście tutaj będzie chronić klatkę piersiową. Jest to popręg z Kentucky. Oj, ja właśnie taki model chciałam, także mega się cieszę, że taki dostałam. No jest mega mięciusia skórka. Tutaj wszystko jest elastyczne. Z dwóch stron mamy gumy i jest to rozmiar 125, czyli idealny dla pokuśka. Także bardzo dziękuję, na pewno będziemy używać. Nie mogę się doczekać pierwszego treningu skokowego, kiedy no, przetestujemy ten nowy popręg z fartuchem, także bardzo, bardzo dziękuję, super. Jest to naprawdę trafiony prezent. Ostatni kalendarz, który nam został, jest oczywiście końska cukierenka. Szukamy dwójeczki, chyba czas najwyższy tą kokardę rozciąć po prostu. Będzie nam łatwiej wszystko wyszukiwać, jak myślicie. Też tak myślę. I uwaga, dwójeczka jest tutaj. Cyk. Otwieramy. W tym roku może jakoś ładniej to zrobimy. Aha, już widzę, że mi to nie wyjdzie. O, jest. I uwaga, i to jest ciasteczko, oczywiście pierniczkowe.
I jest to ciasteczko z taką aurą zimową, pokażę Wam tutaj bliżej. Aura zimowa z choineczkami, no takie fajne ciasteczko. Uwielbiam te ciastka, za każdym razem będę to powtarzać. Przepięknie pachną, super smakują i czasami podjadam je koniom. No, a jeśli już o koniach mowa, teraz zabieram Was do stajni i zobaczycie moją jazdę na Wentuśku na dworze. Pierwsza nasza jazda na dworze. Pogoda akurat się taka fajna trafiła. Plac był w miarę suchy, że można było trochę pojeździć. Także zobaczcie, jak nam poszło na naszej pierwszej jeździe na dworze. Plus skaczemy taką malutką stacjonatkę, wiecie, dla rozruchu. Zobaczyć, jak on się zachowuje na tym placu. Powiem jedno, był wzorowy, także koniecznie oglądajcie do końca. Jesteśmy już w stajni, idziemy po wentylkę. Dzisiaj będzie jazda na wentylku. Ej, kurde, fajnie jest na zewnątrz, może zrobimy jazdę na zewnątrz? Zobaczmy. Nie będzie nam zimno? Tobie na pewno nie. Dobra, idziemy po konika, ubieramy i jeździmy. To będzie w ogóle pierwsza jazda na wentylku w nowych jego butach. Także zobaczymy, czy będzie mu wygodnie. Kasiunia, tam go tu przerabia chyba. Jakoś zaklina go, ja nie wiem, co on robi. Ale zaczęłyśmy siodłać, już ma czaprę, kaloszki. Zakładamy siodło i lecimy. Proszę Państwa, idziemy. Spróbujemy sobie na zewnątrz pojeździć. Plac wygląda niby w porząsiu, ale zobaczymy, bo on tak na pierwszy rzut oka niby ok, ale nigdy nie wiadomo, co będzie później. Ale tutaj może sobie jakąś kawaletkę, coś takiego, wiecie, lekkiego, żeby go jeszcze nie przyciążać, bo niedawno miał przybite, wiecie, podkówki, to żeby tylko zobaczyć mniej więcej, jak on reaguje i czy jest ok. Jedziemy na wentylku pierwszy raz na placu. O, tutaj jest trochę kałuż. Tutaj się troszeczkę zebrało. Ale może jakbyśmy jeździli na połowie, to będzie git. Co ty o tym myślisz, Leniuszku? Tak, jest dobry. Dobry, tak. Wiesz, tutaj chodzą na koniec, muszę się przyzwyczaić do tego. Dawaj. O tak, do przodu.
Dobrze. Ja się nie znam, ale dobrze. Co? Ja się nie znam, ale dobrze. Działam! Działam ładnie! Super! Dobry fantazji! Dobry! Ale mam twoją kurteczkę! To dobrze! Mi na razie nie jest ten zimno. Zobaczcie, kto siedzi na moim najdroższym, najpiękniejszym! Dawaj Kaśka kusem! Nie, tak? Dawaj! A ja dawno nie robiłam tego! Musisz wstawać i siadać, wstawać i siadać! On jest bardzo taki, wiesz, w miarę wygodny w tym kusie, więc jest idealnie. Dawaj, jedź całe kółko! To jest koń idealny dla ciebie. Bo on ten kusik, jak idzie sobie takim człapakiem, to ma bardzo wygodny. Dawaj, jeszcze raz. Dawaj. Dawaj, jeszcze raz. Mała. Ja nie pamiętam. Ej, zarąbiście jest! Jaki człapak! Gaz, gaz, gaz! Ej, ale zarobiście! Przynajmniej widzę, że mi jest lepiej utrzymywać równowagę. Jaki jesteś fajny! Bo on jest taki, wiesz, taki ten, taki mniejszy. I on jak idzie takim kłusem spokojnym, to jest taki wygodnicki. No, jak on trochę przyspieszy, to troszkę bardziej wybija, ale tak, żeby wiesz, ciebie... No i dobra, ja będę szła pokera, Kaśka akurat wykusuje mi wentyla. Jakoś to będzie. Nawet zimą ci mogę ten dawać go do ruszenia. O! O, będzie mi ten w styczniu, lutym ruszać konia, jak ja za nie mogę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale będę miała ten podawane osocze na kolanko, więc git. Będzie Kasia mogła jeździć, bo ja nie będę mogła wsiadać przez miesiąc. Tak będzie przyjeżdżać. Mimo, że z kulami to wiecie. Będziesz mnie wozić. No. Dziewczyny czyszczą konie. Hania przyjechała, będzie jeździła pukarunia. Cześć. Cześć. Wentylek skończony.
Kasia go stępuje. A dzisiaj Hania ruszy pokerka. Zobaczcie, jak już Hania super jeździ. Tak jest. I rączka spokojna. Tak jest, rączka spokojna. Trzyma je równo w kontakcie. Brawo. Jedzie koń, bo zaraz przejdzie do stępa. O, super. Fajna reakcja. Moi drodzy, dajcie znać koniecznie, jak nam poszło na dzisiejszym treningu na dworze. Wydaje mi się, że wentylek był naprawdę w porze, gość wzorowy i naprawdę super się spisał. Strasznie się cieszę, że mogę go mieć przy sobie i mam taką spokojną, czystą głowę. No cóż, jeszcze trochę pracy musimy włożyć, no bo powiem szczerze, że mimo tych 4 lat są faktycznie momenty, że my się czujemy, ale są też te momenty, gdzie nie do końca się zgrywamy, nie pamiętamy tak dobrze siebie, ale myślę, że to kwestia kilkunastu jazd i będzie, wiecie, muala, perfecto. Plus wiecie, ja przez te 4 lata jeździłam zupełnie innego konia, w zupełnie innym charakterze, więc też nie jest to takie proste teraz wrócić na wentylka, ale postaram się mu na nowo zaufać i mam nadzieję, że on na nowo zaufa mi. Także widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki, cześć i pa!